Pochylmy się wspólnie nad piękną Ewangelią świętego Jana z pierwszego rozdziału. Dzisiaj chciałbym pokazać w czasie homilii cztery etapy dochodzenia do jedności z Bogiem. Cztery etapy życia duchowego, które wyraźnie wyłaniają się z tego pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Patrząc na początek Ewangelii Jana, widzimy po pierwsze, pierwszy etap. To jest tożsamość każdego z nas. Żeby być uczniem Chrystusa, muszę wiedzieć, po co jestem i kim jestem. Pierwszy etap to poznanie siebie, z własnej tożsamości, skąd wyszedłem, jakie są moje źródła. Jan mówi o sobie: nie jestem Mesjaszem, nie jestem prorokiem i nie jestem Eliaszem. Kim więc jesteś, że chrzcisz? Jan mówi: jestem głosem wołającym na pustyni, po mnie przyjdzie większy ode mnie. Zna swoją tożsamość, jest człowiekiem pokory. Aby być uczniem Chrystusa, trzeba człowiekiem pokory. Człowiekiem, który staje w prawdzie wobec siebie. Który jest skromny, który zna swoje źródła. Wszystkie nasze źródła życia są w Bogu Trójjedynym. Życie dają nam rodzice, ojciec i matka. Ale tak naprawdę zanim dali nam rodzice, ojciec i matka życie, to życie otrzymaliśmy od Boga. Bóg jest dawcą życia, Twojego życia, Twojego powołania. Twoje życie ma początek w Bogu, w Trójcy Świętej. Od Ducha Świętego, Ojca i Syna wyszedłeś i do Trójcy Świętej wracasz. A więc pierwszy etap naszego życia duchowego to poznanie siebie. Jestem umiłowanym, ukochanym dzieckiem Boga. Bóg mnie chciał, Bóg mnie zapragnął. W Jego sercu znalazłem swoje źródło, początek istnienia. Dlatego Kościół zawsze będzie przeciwił się in vitro czy właśnie aborcji jako ludzkie właśnie mieszanie się w sprawy Boga. Bóg jest dawcą życia i Bóg tym życiem zarządza. To życie daje. Nie w próbówkach, eksperymentach, w laboratoriach, tylko łaską jesteśmy zbawieni. Źródłem życia jest Jego Duch Święty, który działa w rodzicach, potem w dziecku, które się poczyna z ich miłości. To jest pierwszy etap. Następnie widzimy w Ewangelii Jana kolejny etap odkrywania Chrystusa. Kiedy znam swoją tożsamość, kim jestem, od kogo wyszedłem, skąd się narodziłem, jakie są moje źródła, drugi element naszego życia, wiary, duchowego życia jest też poznanie Chrystusa. Jan mówi: oto Chrystus, oto ten namaszczony Mesjasz, Baranek Boży. To Jan Chrzciciel poznaje Jezusa Chrystusa nad Jordanem. Poznał Go wcześniej może w łonie Matki. Właśnie kiedy w łonie Matki Elżbiety dochodzi do spotkania z Maryją, która niesie właśnie w swoim łonie Jezusa Chrystusa. Spotkali się w łonach swoich matek podczas nawiedzenia. Teraz jest spotkanie dorosłych. Jezus Chrystus przychodzi nad Jordan, w tym miejscu, gdzie kiedyś naród wybrany przekraczał rzekę Jordan, by wejść do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan. Było to to miejsce, ta brama ziemi obiecanej, ziemi świętej, wyznaczonej przez Boga. To właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj spotyka się Jezus z Janem Chrzcicielem, naród wybrany, jak opisuje Księga Jozuego, wchodzi do ziemi obiecanej. A więc nowy jakby eksodus, nowe wyjście i wejście do ziemi poprzez chrzest. Co to znaczy Baranek Boży? Kiedy Jan mówi o Jezusie Chrystusie, Baranku Boży, to mówi o tym, że to jest ktoś, kto przychodzi, aby dać swoje życie na okup za wielu. Jest to ktoś, który złoży siebie w ofierze.
ktoś, który przychodzi, aby zabrać wszystkie nasze grzechy na siebie, przyjąć i umrzeć za nas z miłości. Biblia używa słowa amnos. W całym Piśmie Świętym oprócz Apokalipsy jest słowo amnos, używanie baranka jako ofiary, jako tego, który jest pokutą za nasze grzechy, tego, który przyjmuje śmierć za twój grzech. Dwa teksty Starego Testamentu wyraźnie pokazują Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego. Zapowiadają Mesjasza, który będzie barankiem wydanym za nasze grzechy. Pierwszy tekst to jest tekst Izajasza, ta znana pieśń, czwarta pieśń o słudze Jahwe, rozdział 53. Przeczytajmy sobie to w domu po przyjściu z kościoła. Piękny tekst cierpiącego sługi Jahwe, 53 rozdział Izajasza, który mówi i zapowiada cierpienia Mesjasza, baranka Bożego. I drugi tekst, który możemy sobie przeczytać w księdze proroka Jeremiasza, rozdział 11, wiersz 19, 11, 19, Jeremiasz. Jest to tekst, który mówi nam też i zapowiada Jezusa Chrystusa, baranka Bożego, że Mesjasz to właśnie baranek złożony w ofierze. Te dwa teksty przygotowują nas do Jezusa Chrystusa, który przychodzi nad wody Jordanu. Inne teksty, które mówią nam o Jezusie Chrystusie jako baranku Bożym, to pierwszy list świętego Piotra. Otwórzcie sobie pierwszy list świętego Piotra w rozdziale pierwszym, wiersz 19. Pierwszy list Piotra, rozdział 1, wiersz 19. Tam znajdziemy tekst, który mówi nam o Jezusie Chrystusie wprost jako baranku Bożym. I Dzieje apostolskie, 8 rozdział, które mówią i nawiązują do pieśni cierpiącego sługi Jahwe z 53 rozdziału Izajasza. 8 rozdział Dziejów apostolskich. Warto sobie też przeczytać w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Jest to tekst, który mówi o właśnie baranku Bożym. Jezus Chrystus jako baranek Boży, zabity za nasze grzechy, przyjmując ofiarę. I tak jak mówię, że Pismo Święte używa konsekwentnie greckiego słowa amnos, to Apokalipsa, która używa słowa baranek 28 razy, nigdy nie używa tego słowa amnos, tylko słowo armion. Armion, czyli baranek triumfujący. Zwróćcie uwagę, że całe Pismo Święte jest przepojone barankiem amnos, barankiem pokutnym, barankiem ofiarnym, barankiem zabitym, barankiem cierpiącym. I tylko jedna księga Pisma Świętego, Apokalipsa świętego Jana, używa 28 razy słowa armion. Dlaczego tak się zmienia? Dlatego, że Jezus w Apokalipsie jest przedstawiony jako baranek triumfujący, zwycięski, zmartwychwstały, który pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana. To jest ciekawe. Zupełnie inna wizja baranka. Baranka, który jest właśnie zwycięski, jak na ołtarzu podczas Eucharystii. Właśnie takiego przedstawia nam baranka Jan Chrzciciel. To jest drugi element naszego życia duchowego. Zobaczyć, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. A więc pierwsze pytanie, które zadałem na początku, stawiamy o siebie, o naszą tożsamość. Kim jestem ja w oczach Boga, umiłowanym synem, córką Boga? Drugie pytanie. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus, ten, który przychodzi do mnie podczas liturgii Słowa, podczas liturgii Eucharystii? Trzeci element teraz życia duchowego. Jan w tym trzecim elemencie życia naszego duchowego mówi swoim uczniom o Jezusie Chrystusie. Czyli ty dzisiaj, który słuchasz tych słów, przekaż to swojemu synowi, swojej córce, swojemu sąsiadowi, swojej siostrze, bratu, swoim krewnym, przyjaciołom. Mów o Bogu, o dobrej nowinie, o Chrystusie. Przekazuj to dalej. Święty Jan Chrzciciel nie zatrzymał tego dla siebie. Poznanie Chrystusa zobowiązuje do głoszenia dobrej nowiny swoim życiem.
To, że dzisiaj młodzież nie chodzi tak licznie do kościoła, że wiele dzisiaj ludzi przychodzi i żali się, że mój syn, że moja córka, że moja wnuczka, mój wnuk nie chodzi do kościoła, nie przystępuje do sakramentów świętych, nie była u bierzmowania czy u pierwszej komunii. To jest wina rodziców, którzy nie przekazali wiary. Teraz popatrz na swoje życie. Dlaczego właśnie popełniłeś i popełniłaś błąd w tym wychowaniu? Gdzie tkwi błąd twojego wychowania, gdzie nie przekazałeś wiary? Często jest to spowodowane brakiem naszej wiary, że w nas nie ma ognia. Nie ma ognia, nie ma zapału, nie ma żarliwości, nie ma pasji. Nie ma pasji życia Bogiem. Dlatego jesteśmy tacy drętwi. Nie umiemy przekazać wiary. Ojciec lub matka ma żyć wiarą. Ojciec i matka mają żyć z pasją, Eucharystią, Słowem Bożym. Jeżeli my nie jeździmy na rekolekcje, nie czytamy Słowa Bożego, nie czytamy literatury duchowej, nie słuchamy konferencji duchowych, nie rozwijamy się duchowo, to nasza wiara staje się bardzo płytka, bardzo powierzchowna, bardzo tradycyjna i tylko sprowadza się do obowiązków, do rytuałów. Nie ma w tym ognia, nie ma zapału, nie przekazujemy wiary, bo nie mamy tego ognia w sobie. Podstawą przekazania wiary swoim dzieciom, wnukom najbliższym jest ogień, który we mnie płonie. Jan Chrzciciel miał ten ogień w sobie i miał ten ogień dlatego, że był na pustyni, że żył w ciszy, a my nie żyjemy w ciszy. U nas się ciągle coś włącza. Włączy się telewizor, włączy się komputer, internet, komórkę i ciągle coś gra. Na coś patrzymy, coś oglądamy, czegoś słuchamy, ciągle muzyka, ciągle dźwięki, ciągle hałas tego świata. Nie ma ciszy serca, nie ma ciszy i spokoju we własnym sercu, we własnym domu. Nie masz czasu dla siebie, dla Boga. Jesteś ciągle zapędzony, zagoniony i dlatego nie potrafisz przekazać wiary. Bo tej wiary nie masz, bo nie ma w tobie pustyni, nie ma kontemplacji Słowa Bożego, nie ma medytacji, nie ma ognia, nie ma żaru. To wszystko wyschło, wystygło. Staje się chłodny i oziębły człowiek wtedy, kiedy nie ma tego zapału w sobie, Bożego Słowa Eucharystii. Jan przekazał, bo sam miał ten ogień dla swoich uczniów. I czwarty, ostatni element dzisiejszej Ewangelii to jest posłanie. Kiedy przekazałeś wiarę swoim dzieciom, kiedy udało ci się tych dzieci najbliższych swoich wychować w tym zapale wiary, możesz im powiedzieć, że teraz wspólnie będziemy ewangelizować. Teraz wspólnie możemy właśnie pojechać na ewangelizację, jak to robią czasami rodziny w misji. Mąż, żona, 11 dzieci w Kazachstanie. W Kazachstanie, w Karagandzie, rodziny w misji. Mąż, żona, 11 dzieci ewangelizują w Kazachstanie, w Karagandzie. Na Białorusi, na Ukrainie, w Chorwacji, w Serbii, jadą rodzinami i ewangelizują, mówią o Chrystusie, którego spotkali, doświadczyli w życiu. To jest ważne. I to robią w kontekście celu ostatecznego, jakim jest właśnie przyjście Chrystusa w chwale, czyli powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Żyjemy wszyscy w przestrzeni eschatologicznej oczekiwania przyjścia Chrystusa. Ewangelizujemy, bo wszyscy czekamy na ponowne przyjście Chrystusa. Dlatego tak ważną rzeczą jest, by się przygotować. Godzina 10, o której tutaj jest mowa, to jest według naszego czasu, to jest godzina 16. Godzina 10 oznacza godzinę wypełnienia, godzinę obietnicy, która się wypełniła. To jest liczba, która oznacza doskonałość, która jest symbolem doskonałości, pełni i wypełnienia. 16 godzina to jest godzina po śmierci Chrystusa. Chrystus umarł o 9, według czasu oczywiście żydowskiego. 9 to jest 3 po południu. Natomiast 10 godzina to jest 16. To jest godzina po śmierci Chrystusa, to jest godzina męki, śmierci, uniżenia, cierpienia, krzyża.
I teraz zadajmy sobie na koniec pytanie. Czy szukasz, drogi bracie i siostro, w swoim życiu nauczyciela, który będzie ciebie uczył, jak powinieneś żyć, jakich powinieneś dokonywać wyborów w życiu? Czy masz, drogi bracie i siostro, pragnienie w swoim sercu oparcia się na Chrystusie? Czy masz pragnienie przyjąć prawdę o swoich grzechach, o swojej słabości, wobec których jesteś bezradny i sam z tym sobie nie radzisz, które są źródłem twojego nieszczęścia, twojego smutku, może depresji, załamania, kryzysu? Zobacz, że potrzebujesz Chrystusa, źródło życia, źródło radości, który cię wyprowadzi z tej ciemności grzechu. Czego szukasz w życiu? O co ci chodzi w życiu? Dokąd dążysz? Chcę twojej wiary, mówi dzisiaj do ciebie Chrystus. Pragnę twojej wiary, twojej dojrzałej wiary, pewnej wiary, zapału wiary, pasji wiary. Chcę, abyś oparł swoje życie na doświadczeniu wiary. Chrystus pragnie ciebie prowadzić do szczęścia w niebie. Znajdując Chrystusa, pamiętaj, drogi bracie i siostro, znajdując Chrystusa, znalazłeś już klucz do szczęścia, do życia, do pokoju, do pełni, do radości. Amen.